Cześć, nazywam się Ula. Poznajcie moją historię. Na co dzień mieszkam w Niemczech, w fajnej miejscowości, w Eifel. Pracuję w dużej firmie sprzątającej na stanowisku kierowniczym. Oprócz tego zajmuję się swoimi hobby, końmi, no i samochodami. Fajnie jest pojechać konno do lasu, gdzieś tam pogalopować między drzewami, a z drugiej strony też jest fajnie poćwiczyć, nauczyć konia takich fajnych sztuczek. Mieszkam tak dość niedaleko takiej malowniczej miejscowości, na której znajduje się taki najpopularniejszy w Niemczech tor wyścigowy. Tam można nie tylko pojeździć, nie tylko wjechać jako gość, tam można też brać udział w różnych eventach. Brak tego uśmiechu zabierał mi bardzo dużo, przede wszystkim pewności siebie. Pacjentka, która dzisiaj miała metamorfozę, przyjechała do nas taka troszkę, mimo tego, że wydaje mi się, że jest taką odważną osobą, taka troszkę jednak zamknięta w sobie. Zdecydowanie mniej się uśmiechała, sama też to przyznawała, tak, że jest to dla niej pewien dyskomfort. Pani Ula przyjechała do nas aż z Niemiec, ponad 1000 km. Przy dobrych warunkach, naprawdę dobrych warunkach, jakieś 10,5 do 11 godzin jazdy. Stan mojego uząbienia był taki, jaki był niestety. Jedna wielka katastrofa. I zdecydowałam się na taką metamorfozę, bo po prostu innej możliwości już nie było. Dzisiejsza metamorfoza tak naprawdę trwała tylko 2 dni. Jest to ekstremalnie krótki czas. Przyjechałam na tydzień. Zaczęło się od poniedziałku, skończyło się dziś. Dziś jest czwartek. Przy pierwszej wizycie, co na pewno zauważyłam, że człowiek czuje się tutaj swobodnie. Pacjenci dostrzegają to, że u nas właśnie jest taka rodzinna, ciepła atmosfera i wszyscy staramy się, żeby rzeczywiście tak było, żeby oni to jak najbardziej odczuwali, ale to nie jest sztuczne. My po prostu tacy jesteśmy. Bardzo mega zgrany team i no, co jest ważne, człowiek nie boi się o cokolwiek zapytać. Co poczułam? Na pewno szok. Bo nie spodziewałam się, że ten efekt będzie aż taki mega wow. Ładny uśmiech to jest wizytówka człowieka, to jest taka przepustka do wszystkiego. Mamy pacjentów, którzy na przykład do nas przyjeżdżają 1400 km nawet. My tutaj organizujemy leczenie kompleksowe i tak naprawdę w kilka dni jest możliwość, żeby pacjent wyleczył swoje zęby i wyjechał od nas z pięknym uśmiechem. Odpowiadam za to, żeby pacjentom z zagranicy cały plan leczenia ułożyć tak, żeby w jak najkrótszym czasie mogli go zrealizować, bo też rozumiemy, że przyjeżdżają tutaj do nas na kilka dni.